Witam Was wszystkich chętnych, którzy by chcieli się dowiedzieć, jak sobie zrobić klimatyzację w domu, nie płacąc nie wiadomo jakich kosztów i nie ponosić kosztów związanych z utrzymaniem tej klimatyzacji. Natomiast moje rozwiązanie, które słyszałem i widziałem już, że działa, że funkcjonuje, i u siebie też postanowiłem takie coś zrobić i postaram się Wam wytłumaczyć na szybko, na czym to polega. Mianowicie tak. Kurde, teraz nie wiem czy zobaczymy, bo tutaj stropianem przygniotłem, ale ja u siebie mam, to jest coś na zasadzie rekuperacji. Ja u siebie mam zostawioną, tutaj go nie widać, dziurę w stropie, tak? Zostawiłem dziurę jak lałem strop i mam wyjście jedno tutaj, sobie zażyczyłem, tak? To gdzieś pod kanapą może być, albo gdzieś pod stolikiem może będzie, coś w tym stylu. Czy to będzie działać na 100%, to dopiero powiem jak będę mieszkał i to wszystko podłączę, tak? I drugie mam wyjście w pokoju, tak? To są wyjścia, którymi będzie napływać chłodniejsze powietrze do domu. Tą rurą. A tamtą rurą będzie zamontowany wiatrak, który będzie zaciągał to ciepłe powietrze, które się unosi wyżej, a przeważnie zza kuchni, będzie zasysał to ciepłe powietrze i ono będzie wtłaczane do rury, która jest na górze, i Wam pokażę to całe połączenie tych rur, które zrobiłem. Bezobsługowa klimatyzacja, coś w tym stylu może. Zobaczcie, tutaj ta rura jest 110. Poprowadziłem ją sobie takim szybem wentylacyjnym na dół i ona jest tu, jest zaciągać będzie powietrze, tak? Czyli od tej kuchni, tak jak Wam mówiłem, zaciągamy powietrze tą wiatrakiem, wtłaczamy to powietrze do rury i ta rura idzie do dołu, do fundamentu, pod fundamentem i ta rura nam wychodzi tutaj gdzieś w tym miejscu, o, tam do dołu i pod fundamentem, i robimy okrążenie, czyli poszliśmy tak, w tą rurą już nie pamiętam, ale chyba w prawo i dookoła budynku, już Wam to pokażę, to jest budynek, kurde, żywica, budynek 20 metrów na 9, więc z tej rury po zewnętrznej stronie ona idzie gdzieś w tym miejscu, czyli na pewno jest więcej, jest 80 metrów bieżących rury i ona na początku tam, widzicie, 110 szła, ale później jest redukcja zrobiona w ziemi na 160, już dalej ziemią idzie 160 rurą, żeby po prostu było tam większa objętość i bardziej składało się powietrze. Tu mamy rurę, ona idzie tędy, wkopana na 2 metrach około, może trochę więcej niż 2 metry. Tutaj i tu. Po długości ją wkopałem na dwóch metrach. Przejdę, to Wam pokażę. Tutaj zawinęliśmy tą rurą, o, gdzieś w tym miejscu. Budynek ojechaliśmy 80 metrów bieżącej i 160 i tam. Na te rury wydałem około 2000 zł. Znaczy nawet nie wiem czy 2000. Łącznie może ze wszystkimi rurami to 2000 zł. I następne co będzie mi kosztować to tylko wiatrak do zaciągania tego powietrza, który może być zasilany z 12 V. Mały wiatraczek taki samochodowy, który dobrze zaciąga i tylko na tej zasadzie i cichy przede wszystkim, nie? No i to powietrze tymi rurami jak będzie szło, ono jest wkopane, te rury są po przekątnej i tak, i tu otwieramy to w posadzce,
i tędy będzie zasysane powietrze kratką, jakąś kratka będzie zrobiona i ten wentylator będzie dmuchał. Jak będzie zaciągał na przykład z mieszkania powietrze, które jest, żeby cały czas schładzał, tak? Ja nie chcę świeżego powietrza zewnętrznego, no bo na zewnątrz jak będzie temperatura dajmy 32 stopnie, no to okej, jak schłodzi te 5-6 stopni, to i tak w domu będzie 25 nadmuchiwać mi powietrze. A ja nie chcę. Chcę, żeby cały czas się schładzało powietrze w domu do temperatury, która panuje w ziemi na 2 metrach, tak? Czyli jak na zewnątrz mamy 30 parę stopni temperaturę, a w ziemi jest tam temperatura 18-15 stopni, tak? Bo ziemia jest zimna, tam gdzie siedzi woda na głębokości 2 metrów, to cały czas cyrkulując to powietrze w domu będzie się schładzało do tej temperatury 18 czy iluś tam stopni. I to jest, mi się zdaje, bardzo dobre rozwiązanie, bo później w późniejszym czasie nie ponosimy żadnych kosztów związanych z utrzymaniem tej klimatyzacji, tak? Żeby zakupić klimatyzator, to też to jest, wiadomo, jakieś to są koszty tam 2-2,5 tysięcy, czynniki trzeba, coś tam, prąd pobiera ten klimatyzator, a tutaj macie tylko zasilany wiatraczkiem 12 V przy wydatku 2-2,5 tysiąca w złotych. No bo jeszcze ja sam sobie wkopałem te rury, nie? No to koparkę wziąć 1000-3,5 tysiąca, a mi się zdaje, że to są wszystkie koszty z tym związane. Klimatyzacja jest na wieki, ona jest bezawaryjna przede wszystkim. Ta klimatyzacja się w ogóle nie popsuje, bo to nie ma jak się popsuć. To jest po prostu cyrkulacja powietrza w ziemi. I na tej zasadzie. Na tej zasadzie to będzie działać. Będziemy mieli tu wydmuch powietrza i w salonie wydmuch powietrza. To jest pokój, a tu salon. Dwa miejsca sobie wziąłem, nie chciałem tych miejsc nie wiadomo ile wziąć. Mogę sobie drzwi pootwierać, jak będę chciał, żeby to powietrze mi popadało do innych pomieszczeń, to sobie drzwi pootwieram. Ale przede wszystkim najwięcej siedzi w salonie i śpi się w pokoju. A jeżeli salon, to także i kuchnia będzie schładzana i zobaczymy, jak to działa. Pokażę to później finalnie, jak to będzie działać, jak podłączymy wszystko i zobaczymy, jakie jest powietrze w mieszkaniu, jakie panuje temperatura, a jaka temperatura będzie wydalana z tego. Ale jeżeli to ja już sprawdzałem to, bo to mamy podsunięty pomysł od kogoś i u niego to działa i schładza mu te 5-7 stopni temperaturę, jeżeli zasysa na przykład 20 stopni, a oddaje 13, nie? Temperaturę. Jedyne co